Sławek się kuruje, Jerzu na wyjeździe, Marcin w pracy, no jadę sam i nie wiem, czy będzie z wózka. Na razie jest dobrze. Trochę powątpiewam, jak na to patrzę. A kto ci zepsuł silnik? Tarys, jakiś chłop garbaty. Że ten silnik się zepsuł od nieużywania. Obrusik rozłożony, można jeść. Nie bardzo ciągnie. Niziutko już. Może to słońce mnie uratuje. 100 metrów. Szeleści i słychać furkot. Płaczek skonkretniał. A że samochód czeka na mnie, nie mam motywacji, żeby iść dalej. Tu coś powinno być. Tu widzę po tym. A dzisiaj trochę dzień aktywny. Jak nie dolecę do tej góry, to się nie odbijam na północ. Widzimy w stronę Słuchaczewa. No, 2 godziny i w powietrze. O! Mamy wysokość, mamy opcję, że jakieś w ciągu dolecę, bo to takie zakupy, ja nie znam tych okolic. To jest ładne. No, to teraz jestem w czarnej dupie. A wydobędziesz mnie? Wiesz, to skąd? Déjà vu. 3 kilo stąd jest sklepik. No nie wiem, czy ta nazwa zachęca? Jak Google o nim nie wiedziały. Tak czy siak, niedobrze się z tym lata. No ale bez ciebie to bym musiał u Farona kupić zestaw Flylight, bo bym ducha wyzionął.